Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z 5. sezonu Minecrafta na modem w zamiast Safe Mode. Dzisiaj jestem w pojedynkę, tak, oczywiście jest ze mną jeszcze mój dzielny, piękny czat, których witam bardzo serdecznie tutaj ze mną. Tak, na tym mapie znowu, jak zawsze, jest sporo osób. Tak, już nagrywam, oni też będą już o tym wiedzieli. Co dzisiaj wykonujemy? Dzisiaj, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku brakowało nam Blaze'ów. Blaze'ów nam brakowało, dlatego też tutaj bawiliśmy się troszeczkę z różnymi systemami i musimy dzisiaj w jakiś sposób te Blaze'y pozyskiwać. Jak wiecie, albo też nie, żeby zdobyć Soul Sharda, potrzebujemy wybrać się do Endu, gdzie jeszcze nie będę leciał, bo na razie nie mam takiej zbroi, a nie chcę mi się póki co jej wykonywać. Mam inny sposób na zdobycie Blaze'ów. Otóż będziemy musieli zdobyć sobie Monster Essence i produkować monsterki Blaze'ów. Mamy jednego Pokeballa z spawnera z Mine Factory Reloaded. Jak to wykonać? W bardzo prosty sposób. Potrzebujemy wykonać sobie kilka urządzeń. Po pierwsze, będzie to oczywiście grinder. Czyli podstawowe narzędzie, które będzie nam zabijało mobki. Tylko ja jest oczywiście ślepy, go tutaj całkowicie nie widzę. Block Breaker. O, Grinder jest. W ten sposób musimy go wykonać. Jak widzicie, sporej części tych receptur my nie posiadamy, więc pierw wykonamy sobie to. Kilka sztuk. Dyszkę wrzucimy do systemu. Dalej, co też potrzebujemy? Potrzebujemy mieczyk. Więc dajemy podpowiedz. Nie w ten sposób, tylko dajemy w ten sposób podpowiedz i wrzucamy jeden taki mieczyk do układu. Jeden? Dlaczego tylko jeden? Bo więcej nie będziemy potrzebowali. Potrzebujemy tinowe dziry. Też ich nie posiadamy. Ale akurat tinówki moglibyśmy się nauczyć, by system wiedział, jak je craftić, bo może sam je wykonywać. Nie potrzebuje on, żebyśmy my je sami wykonywali. W ten sposób nauczymy nas system, wrzućmy do systemu. Oczywiście jako strona kolejna, co jest starszy i irytujący, to zresztą mówiłem kilka razy. Tin dżir, wykonajmy sobie dyszkę tutaj, żeby ona się wyprodukowała nam. To chwilę, moment nam zajmie, ale one na pewno będą. Więc to mamy załatwione. Co tu jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy machine frame'y. Te sobie podpowiedzmy i kilka nich rzućmy do systemu. I teraz spróbujmy wykonać całość. Jest. Grinder jest wykonany. Co dalej potrzebujemy? Potrzebujemy tylko jak chronotype. Do czego to jest? Dowiecie się w swoim czasie. Potrzebujemy tutaj purple dir, czyli kolor taki. Fajny. Możemy go wykonać z połączenia tych dwóch kolorów. Wykonamy tego więcej i wrzucimy do systemu. Tak jak przedtem, poprzednio. I wykonamy sobie to. Damy radę? Nie. Coś nam brakuje. Emeraldów. Wow! Nie mamy emeraldów jeszcze w ogóle? Seriously? Seriously nie mamy emeraldów? To mi wszystko popsuło mój piękny plan zdobycia tego. Zobaczmy, skąd to możemy już uzyskać. Nie ma sposobu. To skąd możemy pozyskać? Industrial Grinder. Efekt uboczny z czegoś innego. Czekajcie, wpiszmy tutaj Emerald. Emeraldu nie ma. Czekajcie, dowiem się, jak to zdobyć jeszcze w inny sposób. Dobra, wybrałem się jednak do wioski NPC-ków i tutaj spróbujemy Emeraldy sobie pozyskać. Czyli zamówmy sobie. Aj, fuck, tak to mnie tego nie zamówię. Czyli tak, o, tu mamy Emeraldy za pszenicę. Tutaj mamy Emeraldy jako potrzebne. Tu mamy mapki, a to jest nieważne. My na razie chcemy same emeraldy kupować. Tutaj są strzały, więc nas nie interesuje to. Ty co masz dla nas? Też bez sensu recepturkę. Teraz nam się nie przyda. Ty co tutaj masz dla nas? Też bez sensu całkowicie. Dobra, i w ten właśnie sposób będziemy próbowali tutaj pozyskać nasze emeraldy, będą nam potrzebne do stworzenia tego urządzenia. Fuck, kurczę, nigdzie nic nie ma. Dobra, ale na pewno potrzebujemy pszenicy, więc pszenicę teraz weźmiemy ze sobą. I na razie chyba tylko tyle będziemy brali. Tutaj mam zasięg, nie mam zasięgu. Tutaj jest zasięg, dobra. Pszenica. Dwa staki weźmy. Zobaczymy, czy zdobędziemy. To troszeczkę więcej będziemy potrzebowali. Weźmy może pszenicy jeszcze więcej. Czyli jeszcze. Wow, ale laga dostałem nagle dziwnego. Dobra, weźmy sobie tego więcej. Nikogo ze mną tutaj nie ma, więc nikt mi tutaj nie lagował. Teraz tutaj wracamy z powrotem. I tutaj gdzieś koło nas. Pan? Halo, co pan ma? Nie, pan nie. Tutaj on był. To chyba ten był. Tak? Ej, nie mówcie mi, że się zmienił nagle chłop. Czekajcie, ty nie masz. Gdzie jest ten, co chciał pszenicę ode mnie? Ten miał, chciał pszenicę. Dobra. Jeszcze dasz mi więcej? Wow, jest 6. Dobra, więc nieźle wam powiem. Wow, jeszcze więcej.
I już więcej chyba się nie da. Tak, 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 tak. Więcej się nie da. O, Tofik się wbił do nas. Okej, odwiedził nas Tofik. Witamy. Hejo. Hejo, hejo. Tak, ktoś się przez sekundę wbił, zauważył chyba mnie na dynmapie, czy tam coś innego. Tak, tutaj... Nie, po prostu widziałem na TS-ie, że jesteś. Tu brakuje drogi. Na Skype'ie, tfu. Tutaj drogi brakuje. Aha. Dzisiaj rano byłem z Hardenem. A no, Harden coś się chwalił, że coś tam nagrywałeś z Minecrafta. Tak, Tofik nagrał Minecrafta. Kurde, miała być niespodzianka. Ale takie, wiecie, tak. Ja pierniczę. To już nie ma niespodzianki. Nie, to lipa. Dobra, no będzie niespodzianka. Ale patrz, widziałeś, co dzisiaj zrobiłem? Co? Wow. Wiesz, co dzisiaj zrobiłem? Tofik. Co? Czemu tutaj coś eksplodowało? Szłeś to tędy? No byłem tam na rogu. Aha, dobra. A co się stało? Czemu tutaj coś po... No ktoś tutaj stał i tutaj eksplodował creeper. Ja tu nie widziałem żadnego creepera, ja widziałem, że jakaś gąbka mnie nawalała. Aha, to ja też nie wiem, dlaczego tak się stało dziwnie. W każdym razie dobrze, że nie rozwaliło tych kabli. Bo byłby lekki problem, tyle powiem. Dobra. Dokończyłem, już ci powiem. No. Tutaj dokończyłem to. No właśnie widziałem, dobrze. Bardzo fajne. No. No i mój hotel połowę zrobiłem już. No jeszcze spoko, teraz później po prostu zrobimy rozeznanie. Cóż tam masz? No właśnie, dobra, to się nie będę chwalił. Spoko, zostaw wszystko na kurde prezentację u siebie. Mm. Dobra, więc co, ja w takim razie wracam do realizowania dzisiejszego projektu. Dobra. Więc tak o, wykonaliśmy tutaj już chronotypy, dwie sztuki, które będziemy potrzebowali do naszego systemu. Mamy grinder. Co to jeszcze będziemy potrzebowali? Do całego naszego układu, żeby on w pełni działał tak jak ja chcę, będziemy potrzebowali jeszcze ten oto, czyli Feed Station. Zobaczmy, jak on się wykonuje pierw, bo może jest to postać, z której będziemy musieli tego zabierać. Tutaj od Hardena. Potrzebujemy tego steel plate'y, złote marchewki, tak, może nie będę mówił tak nazw pełne, bo to po prostu paranoja jakaś wychodzi. Okej, nauczymy, jak to się wykonuje. Wrzucimy to do ciebie auto crafting. Fit złote station. Złote marchewki? Złote marchewki, tak. Dokładnie golden carrot. Mhm, i dobrze powiedzieć. Wow, nie mamy większości surowców, czyli nie mamy steel plate'u. Wiecie co? Będzie prościej chyba za Jumam. Czy może z tamtego miejsca zabierzemy to? I teraz zobaczycie dokładnie, o co kaman. Już mam miejsce, gdzie to będziemy chcieli postawić, więc wszystko powinno być w porządku. Tym zabierzemy. Dobra, okej. Okay. Czy mam wszystko? Mam to i mam to. Wydaje mi się, że to powinno być wszystko. Teraz potrzebujemy jeszcze tylko płotki wykonać, których pewnie nie mamy wyuczonych, dlatego też podejdę tutaj i nauczę wykonywania płotków. Płotki, jak to się tego nazywało, teraz tak szybko znaleźć. O, jest tutaj, okej, okay, jest. Płotki dajemy, recepturka, pięknie, ładnie, w system nasz leci. I płotków weźmiemy sobie, to jest coś na F, z tego co mi się kojarzy, tak. Weźmiemy sobie ich dwa staki. To się wykona w miarę szybko, więc chwilę tylko poczekamy. Zabierzmy płotki ze sobą i chodźmy to umieścić. Więc będzie jeszcze płotki, czy może zamiast płotków później położymy tam jakiś budynek tego typu. Chyba budynek będzie troszkę się lepiej prezentował, tak wam powiem. Ja... Chudzielec tak. Zajumał klocek. Tutaj myślałem, w tym miejscu na samym końcu postawimy taką malutką farmę dla siebie. Wiem, że chudzielec tam zajumał, wszystko tam zabiera. Taka menda jest, tyle ci powiem. Tam. Tak, jak się popatrzę na niego, to się zawstydza i zaraz zaczyna mnie gonić. Raz, dwa, trzy. Tu miałoby 3x3, czyli w ten sposób postawić. Raz, dwa. Dzień dobry. Proszę ginąć. Czyli tutaj 7. Raz, dwa, nie, 3, stąd. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Co tu będzie? Okej. Okay. Tu będzie farma, która będzie nam zbierała Monster Essence. Mhm. A słuchaj, a zrobimy może taką ekspiarkę, jak była w czwartym sezonie? Nie zrobimy na razie, bo nie mamy możliwości zrobienia soul shardów. Ale później zrobimy takie coś. Dobra. Chyba się tam z blaze rodami było, nie? No właśnie, właśnie. Tam troszkę zabawy jeszcze będziemy mieli, ale to zrobimy, ale to później, prawda? To później dobra, zrobimy. Dobra.
Słuchaj, tutaj będzie droga dalej szła w tym kierunku. Może tam coś będziemy budowali w tamtym miejscu. Gdzieś tutaj creeper chodzi. Widzę go na mapce przynajmniej. Teraz tak o. Z tej strony zbudujemy jeszcze jedną zagrodę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Takiej wielkości. Czyli 4 na 4. Czyli tutaj. Tutaj będzie taka zagroda stała. I jeszcze potrzebujemy jedną zagrodę, które będą mobki już zabijane stricte. Czyli tu mamy jedną, tu mamy drugą zagrodę. Ostatnia zagroda będzie w tym miejscu. Czyli tutaj będzie, tutaj damy sobie może 5 miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz w bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Taka to będzie zagroda w tym miejscu. I teraz tego. Mamy taki oto budynek, jak nam powstał w ten sposób. Jest różnych wielkości, jak widzicie. Ale to naprawdę wszystko ma swoje zastosowanie. Tak o. Między tymi zagrodami będą postawione, wiecie co, może dam chyba jednak symetrycznie wszystko. Tutaj będzie przejście. I tutaj będzie przejście, w tym miejscu. To ja zrobię ścieżkę. W takim razie to przesuniemy o jeden klocek w bok w takim razie, czyli tutaj przesuniemy to. I ten tutaj trzeba rozwalić. Więc potrzebujemy siekierek, której nie posiadamy przy sobie, dlatego też pójdziemy tutaj i zamówimy sobie siekierkę. Aks jest w jakimś systemie? Nie ma. Więc wykonamy sobie od zera. W takim razie siekierkła. Ale żeby siekierkę wykonać, potrzebujemy drewno. Tak, drewno, czyli patyki. Oczywiście standardowo nie potrafię patyków znaleźć. Stick, kurczę, muszę zapamiętać, że stick to są patyki. Tak, to jest po prostu mój fuck logic. Tak, będę to powtarzał za każdym razem. Fuck logic. Dobra. Tak, stick together. Teraz tak, musimy ten kawałek tutaj rozwalić pięknie, ładnie. I przydałoby się tak troszeczkę tę zagrodę przesunąć jeszcze o jedną kratkę w tamtym kierunku. Tylko, że mi się tego nie chce ciachać. Ja patrz, zrobię to tak i zrobię ciach. O. Właśnie, weź to wszystko o jeden kawałek trzeba przesunąć. O jeden tylko? No, jeden w bok. Znaczy najlepiej o dwa byłoby, patrz, żeby to było bardziej, wiesz, tak estetycznie. Dobra. Ty weź rozwal po prostu cały piach, ja rozwalę ten cały dyrcik. Znaczy, stołny, fuck. Fuck. No, słucham cię. Teraz ci powiem jedno. Enek pokazał jedną fajną modyfikację, którą bardzo bym chciał, żeby ona tutaj była. No. Otóż, nie wiem jak on to zrobił, miał różne kolory klocków z drewna zrobił. A to my to mamy przecież. Mamy to? Mamy to. No co ty gadasz? No, my to mamy. My to mamy. Gdzie my to mamy? Jakaś maszyna do tego jest? Harder się tym bawił nawet. Później ci pokażę, że co to jest. Dobra. Nie ma sprawy. Przesuwaj stąd tu. Aha, czyli jednak to muszą być ograniczone wielkości. Myślałem, że to ma być, wiecie, zasięg taki, jaki ustawimy tutaj, ale skoro tu jest zasięg ograniczony, więc trzeba to wszystko przebudować tak, żeby zasięgi były idealnie ustawione. Więc momento. Wiecie co, jednak zostawimy to w ten sposób. Tu najwyżej będzie wszystko działało tak, jak powinno. Jeszcze wiem, że nie wiecie dokładnie, o co tutaj chodzi. Ci, co może nie się orientują, to wiedzą już, o co tutaj będzie kaman, jak to ustawić, jak to o co tutaj w ogóle będzie chodziło w tym całym układzie, ale to za chwilę się dowiecie dokładnie. Tak o, te urządzenia, które ja postawiłem, one służą do przesyłania odpowiednich zwierzaków między zagrodami. Czyli tutaj będziemy ustawiali, żeby przesuwali tylko dzieci, czyli widzicie, babies. Czyli przesuwają dzieci między tą zagrodą, czyli stąd wszystkie dzieci, co tutaj się pokażą, będą wysysane, wrzucane tutaj, do tej zagrody. Stąd wszystkie dorosłe będą wrzucane do tej zagrody, gdzie będą zabijane przez nasz grinder, który teraz tutaj zamontujemy. W tym miejscu będzie grinder, albo nie, tutaj, w tym miejscu będzie grinder, który będzie wrzucał na zdrowie. Nasze... na zdrowie. Tylko nie byłem ja. Aha. Dobra, tutaj będzie nasz grinder, który będzie zabijał wszystkie mobki, wszystkie zwierzęta z tej zagrody, i wysysał z nich energię, czyli to, co chcemy właśnie uzyskać. Tu będzie pozyskiwana Mob Essence. Więc wszystko jest ustalone, jak to ma wyglądać. Teraz zacznijmy podłączanie całego systemu. Pierwsze, co musimy zapewnić, żeby zawsze w Feed Station była pszenica. Jak to zapewnić? Oczywiście eksporterem. Tak, eksportuj. Tak, eksporterem. Jedna sztuka eksportera, zamówimy. Przepraszam, ja mam chyba eksportera w plecaku. Tak, to jest ten lepszy eksporter. Weźmy ten standardowy, zwykły, żeby nie przesadzać. Nie wiem, czy nie będzie za mała zagroda, ale to już inny szczegół. Ale nie wiem właśnie, jaki zasięg ma ten chromotype, ten tutaj, co jest postawiony. Dlatego użyjemy tych zwykłych, najmniejszych.
I potrzebujemy kabel, żeby to wszystko podpiąć razem ze sobą. Kabli nie mamy, więc piszmy cable. Zobaczmy, tutaj coś mamy. Mamy 21. Spróbujmy wykonać tych kabli jeszcze więcej. W takim razie 64. Czy damy radę wykonać? O, to jest pytanie. Troszeczkę wykonujemy, więc na razie nie jest źle. Kable się produkują. I pytanie, czy produkujemy całość, czy też nie. O, to będzie zaraz, się dowiemy. A nie, dobra, już jest w porządku. Tyle kamień powinno wystarczyć. Teraz tak, o, tutaj mamy podpięcie do układu. Więc teraz z tego systemu tutaj, oczywiście przydałaby mi się tylko teraz łopata jeszcze. Nie mam niestety. Łopata. Sticky, tak, już się nauczyłem, sticky. Układamy dwa sticky i irony na samej górze. Tak, i łopatka już jest z nami. Teraz pięknie, ładnie poprowadzimy kabel. Czyli stąd się przekopmy. Teraz w dół lecimy. Czyli tak, o, taka odległość tam wystarczy spokojnie. Teraz się przekupujemy już pod naszą zagrodę całą. Tu będzie takie malutkie przejście, gdzie będzie ten nasz cały system. Tutaj pamiętaj, że będziemy musieli jeszcze poprowadzić prąd, który będzie musiał dojść do tych naszych urządzeń. Chronotypa, grindera, to wszystko potrzebuje energii jeszcze do swojego działania. Więc to nie jest takie OP wbrew pozorom. Dobra, tutaj damy w dół troszeczkę, bo to będziemy się podpiąć do tego wszystkiego. Może damy tutaj podwójne, takie na 3 głębokości. Teraz jak tak o, ja zrobię tutaj wszędzie te dziurki, żeby pod każdą maszynę dojść i spotkamy się za chwileczkę. Dobra, poprowadziłem kabelki te standardowe. Nie poprowadziłem jeszcze światłowodów. Fakt, zapomniałem, słuchajcie. Światłowody 64, okej, okay, nie ma problemu, zaraz je pociągniemy. Teraz tak, tutaj ustawmy, żeby do tego naszego urządzonka przychodziła pszenica. W ten sposób i tutaj wrzucamy teraz pszenicę. Tutaj nie mam przy sobie oczywiście standardowo zresztą. Tak, nagrywam cały czas, bez przerwy, bezustannie, 24h na dobę. Wreszcie bym powiedział. Dobra. Tutaj teraz montujemy to i niech one się już nam płodzą pięknie, ładnie. Tutaj pszenica już leci, dodajmy tutaj to. Wszystko tutaj nam działało poprawnie. Ten system zasłońmy i to będzie już w porządku. Teraz tak o, tutaj oczywiście musimy jeszcze dać jeszcze jedno ogrodzenie do góry. Po to, żeby właśnie ten chronotype nam tutaj nie przeszkadzał. W ten sposób. Tutaj nie wiem, czy w przyszłości nie zrobimy tak, że na przykład zamienimy te wszystkie bloki, te kładę tak wokoło, na domek tego typu. Dobra, okej, okay. Wszystko jest podłączone pięknie, ładnie, zrobimy jeszcze podwójny płotek, żeby to wszystko było idealnie. Tak, Tofik nas opuścił, już niestety jego internet już się przerywał cały czas, bo jest burza, ona to straszna jest teraz burza, więc niestety jakoś to musieliśmy sobie radzić. Tak o, nasze tutaj zwierzęta sobie pięknie, ładnie radzą, ale potrzebujemy jeszcze w jakiś sposób dostarczyć tutaj większą ilość zwierząt. W jaki sposób? Już wam pokazuję. Potrzebujemy taki temik jak... jak to się nazywa? Safarinet. Tak, ale nie... Ale ten jednorazowego użytku może być. Tu jest spokojnie. Zobaczmy, czy mam wszystkie itemy potrzebne w craftingu. Safarinet. Sprawdź. Nie w ten sposób. W ten sposób sprawdź. Slime'ów nam brakuje. Czy mogę tych slime'ów użyć? Nie mogę. No i właśnie. Zwykłych slime'ów nie mam. A potrzebowałbym je wykonać w jakiś tam sposób. Crystallizer. Lime plus mleko. Niby to jest wyjście. Industrial. Magma cream, ale magma cream też potrzebuję. I innego sposobu póki co nie ma. Te slime'y są tylko i wyłącznie na bagnach tutaj do osiągnięcia wokoło. Dlatego też musimy znaleźć inny sposób na dostarczenie mobków. Niech się zastanowię jaki. Tu mamy safarinet ten lepszy. I widzicie, on jest troszeczkę potężny. O, może użyjemy tego safarineta w takim razie. A ten safarinet? Aha, to jest w ogóle całkowicie coś innego. Łzygasta. Tutaj łzygasta nie mamy, ale mamy tylko safarineta jednego. Jedną sztukę taką posiadamy. Więc teoretycznie moglibyśmy go wykorzystać do tego transportu. Chyba, że pójdziemy jakoś spróbować zdobyć to łzygasta. Ja dobrze wpisałem to łzę? Tak, Gaust, więc nie mamy. Dobra, wiecie co? To ja szybko zbuduję jakoś tutaj przetransportować te mopki i nam do tego miejsca zwierzątka. Tak, zwierzątka do tego miejsca i zaraz pobawimy się dalej. Okej, okay, mamy tutaj dwie łzy gasta, więc nie jest źle w takim razie. Ender perły zrobimy sobie wykorzystując minimum stone'a. Więc w ten sposób wykonamy sobie dwa safarinety wielorazowego użytku.
Coś jest nie tak. Czekajcie, ja to widziałem pod względem Safari. Safari.net. Ten sposób jest wykonywany. Podpowiedz. Inna recepturka jest. W ten sposób wynikało. Net. Safari.net. Gdzie ty ty mendo się schowała? Tutaj, ale to jest ta recepturka. Kurczaczki, kurczaczki. Czekajcie. To co tutaj hardy mi zebrał, jedną sztukę, to ja mam zebraną gdzieś. Tutaj. To jest Safari.net. I to jest dokładnie ten, który tutaj jest. Wiecie co? Zapytam wujka Google, on powinien wiedzieć dokładnie jak to się wykonuje. Dobra, wiecie co? Nie wiem o co chodziło, ale przy użyciu tego naszego systemu do autocraftingu, tutaj o, udało mi się wykonać ten Safari.net. Nie wiem, może jakiś był tam problem, powrócę już w system, wszystko już działało nam poprawnie. Czyli tak o, zabieramy sobie z tego systemu jedną owcę, bo tam mamy jedną owcę już w systemie, oraz jedną krowę. Na razie tylko te dwie sztuki będziemy tam mieli, ale dorzucimy tam pewnie za jakiś czas więcej tych zwierzaków, żeby tam było, nie wiem, powiedzmy 8 krów, 8 owiec, coś koło tego. To byłoby chyba dla nas najlepsze wyjście. Wskakujemy tutaj, wrzucamy, aha, tu mamy świnkę. Świnki nie mam w ogóle, dlatego też muszę ją rozwalić. Ojojku, wyjdziesz? Jakbyś wyszła, byłoby miło, tak szczerze mówiąc. Okej, okay, jest tutaj teraz. Czy ona przeskoczy na drugą stronę teraz? Tu mam ustawione dzieci, żeby przeskakiwały. Jest. Przeskoczyło dziecko. I teraz jak ona urośnie, stanie się już dużą owieczką i wtedy przeskoczy w kolejne miejsce. Ale żeby to wszystko działało nam poprawnie, potrzebujemy tych zwierzaków o wiele, wiele więcej. Dlatego też lecimy dalej zbierać sobie. Jak mówiłem, pozbieram sobie tego tutaj troszeczkę. Zbieram te wszystkie rzeczy, które tutaj latają mi poza zagrodami, bo jej tak czy jak musimy wreszcie stąd pozabierać, bo bez jaj, ile tutaj ich możemy znowu posiadać, bo to jest całkowicie bez sensu. Dobra, tutaj wrzucimy kolejną, na samej górze, strzelmy ją raz, żeby tutaj zleciała na dół, żeby nie było większych problemów. Co się ze mną dzieje? Nagrywam! Co ma się dziać? Tak, co ma się ze mną dziać? No bez jaj. Wszystko jest podłączone, wy też widzicie to, co ja piszę na odcinkach, więc wszystko działa tak, jak powinno, więc nie ma najmniejszego problemu. Dobra, lecimy dalej, tutaj wszystko montować, czyli jak najwięcej tutaj ich trzeba przerzucić. Ja się tym zaraz zajmę i do was wrócę, jak tam już będzie tych zwierzaków o wiele, wiele więcej, niżeli teraz, jak jest aktualnie. No bo wiecie, co tutaj troszeczkę zrobiłem usprawnić, zmniejszyłem jednak tutaj wielkość, bo jednak ta, co była ta poprzednia, troszeczkę tutaj się nie sprawdzała, więc teraz tak o, tutaj jest te, potem nagrywam. Później wam odpowiadam takie głupie pytania, tak, co ja uważam, to są głupie pytania. Tak, stąd przychodziły nam tutaj młode zwierzaczki, te młode przychodziły, będą tutaj przychodzić i będą zabijane przez nasz mob grinder. Teraz stąd trzeba itemki zabierać. Naszego układu, w jaki sposób bez większego problemu stworzymy sobie jeden importer, który nam będzie do tego służył. Wykonamy sobie go crafting, od razu tutaj powinien przyjść. Craftingi są dosyć szybkie, więc teraz już nie mamy większych problemów z stworzeniem jakiejś tam większej rzeczy. Przeważnie wszystko się wykonuje w miarę szybko. No, to co chodzi? Okej, okay, już jest. Dobra, w takim razie lecimy. I tutaj montujemy naszą rurkę. To będzie wysysała itemy. Jak coś tutaj zginie nam w układzie naszym, poleci prosto do tego systemu. Mówicie tak samo, że tworzysz sobie buciki. Spokojnie, zrobię je. Faktycznie trzeba je wreszcie wykonać, bo to jest troszkę irytujące. Teraz tak o, jeśli bym chciał zwiększyć ich wzrost, są pod to specjalne maszynki. Jest to na przykład weterynary. Weterynary, ten oto bloczek. On potrzebuje takich oto strzykawek. Jak widzicie, jest dosyć droga strzykawka. Tylko jest to wielorazowego użytku, jak mi się coś wydaje. I oprócz tego, żeby ją napełnić, będziemy potrzebowali złotą marchewkę. No i tutaj właśnie pojawiało się pytanie, czy warto w to się bawić? No właśnie, ja uważam, że na razie chyba nie, więc tak się nie będę nic w tym kierunku robił. Dobra, tutaj widzicie, ten mobek ma nam zginąć, właśnie zginął pięknie, ładnie, ale itemek nie wleciał do systemu. W takim razie wynika z tego, że jednakże trzeba postawić tam chesta, które będą wlatywały nasze itemki, a dopiero później
będzie można zrobić wypompowanie tych itemów do naszego systemu. Więc tu robimy dziureczkę, tu kładziemy chesta pięknie ładnie, pod chestem zrobimy podpięcie do naszego systemu. Ja na razie tutaj nic nie ma, wrzućmy tutaj itemy, co wylatują z naszych mobków, to, to i to również. Patrzymy się, na coś tutaj wleci. Na razie dupka, nic więcej. To będzie się wyglądało dosyć powoli, bo to się wylatywało nowe rzeczy, ale na dłuższą metę, jak to jeszcze to rozbuduje, teraz powiem, na czym będzie podlegała rozbudowa, ale to będę robił może poza nagraniem. Rozbudowa będzie polegała na tym, czemu ty nie zbierasz wszystkiego, mob grinderze, ty nasz kochany, zacny? Czyli zabiję go i zbierze itemy? Dobra, chyba zebrał itemy, dobra. Ten teraz już będzie zbierał itemy, więc będzie teraz wszystko w porządku. Będzie to polegała na tym, że tutaj z boku zrobimy taką samą farmę do wylęgania się zwierzaków, żeby stąd leciały zwierzaki do tej zagrody, z tej zagrody będą prosto leciały do tej zagrody. I tak w kółko to będzie wszystko krążyło, aż tutaj się zbierają już dorosłe osobniki, które wlecą tutaj i zginą. Nie wiem, czy trzeba tworzyć dorosłych osobników. Właśnie tego nie jestem pewien. Wydaje mi się, że chyba tak. Dorosły da nam więcej mob essence, a na tym nam najbardziej zależy. Teraz tak, tą mob essence trzeba stąd zabierać. W jaki sposób? Z użyciem tesseractów. Czy w systemie są tesseracty do wysysania tej naszej energii? Tesseract. Oczywiście, standardowo ich nie ma. Dlatego też musimy sobie to wykonać, żeby móc cokolwiek tutaj operować w tym kierunku. Więc zobaczmy, czy mamy jakieś formy pod tesseracty chociaż. Czyli w tym miejscu, czy coś jest? Jest. 4 sztuki, spokojnie nam wystarczy. 2 tesseracty, które wykonamy. I postawimy sobie tanka, może też gdzieś w tamtych okolicach. A może gdzieś dalej o wiele. To za chwilę będę się zastanawiał na ten temat. Tesseracty. Liquid jest to potrzebne. Liquid tesseract. W ten sposób mamy recepturki? Mamy. Ła. Jednak nie. Zabrakło nam jednego itemku. Otóż tego. Więc wykonajmy sobie ich więcej. Wrzućmy w system. Liquid tesseract. Podpowiedz, wykona jeszcze jedną sztukę. Ok, więc to mamy załatwione. Jak widzicie, system autocraftingu jest bardzo fajny tamten i na pewno teraz będzie nam się wszystko wykonywało o wiele, wiele szybciej, niżeli to było dotychczas. Więc teraz, w tym miejscu montujemy naszego tesseracta. Musi on być od razu z boku maszyny, żeby móc wysysać tą ciecz i dajemy auto monster essence. Essence. No dobra, dajcie mi w ten sposób. I to ustawimy jako 105. Takiego jeszcze nie mamy. Takiej frekwencji. Dajmy, dodaj pierw frekwencji, że to tam nie zginęło. Napisałem tutaj źle całkowicie, wiem o tym. Kurczaczki. Napiszemy tak o S. Żeby po prostu każdy wiedział, o co chodzi. Tak o, ty tylko wysyłasz, nie reaguje to żaden sygnał redstone'owy, zatwierdź. Więc to mamy załatwione. Teraz będziemy potrzebowali jeszcze wykonać sobie gdzieś tanka. Fragmenty tanka, zaraz o czym, czy mamy w ogóle w systemie. Iron. Mamy to, mamy ścianki tanka. Powiem wam, że to na pewno spokojnie wystarczyć. I dwa walwy będziemy potrzebowali. Teraz, gdzie tego tanka postawimy? I tutaj pojawia się problem. Albo go postawimy tutaj razu obok, czyli tutaj w tym miejscu, to równie dobrze, że ten tesseract jest nam niepotrzebny, bo tutaj to będzie przelatywało od razu obok. Albo możemy to postawić w ogóle gdzieś jako całkowicie indziej. Wow, tu mamy chyba już pełny. Pełny sludge'u. Tak, pełny sludge'u. Trzeba wreszcie to produkować. Coś z tego robić. Z tego naszego sludge'u. Naprawdę masakra jakaś się chce tutaj dziać. Możemy zrobić albo 3x3 mob essence, albo większy. Ja zrobię większy. I chyba jednak zrobię od razu obok. Więc chyba jednak wykorzystamy tutaj zwykłe rurki do transportu tego, tej esencji naszej całej. Ile tutaj mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, jeszcze jeden w boczek. I w tym miejscu by musiało stać. Ha, 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 ha. No, mam problem. No, wiecie co? Jednak przebudowa całkowita. Tutaj w tym miejscu powstał tank. Musiałem się chwilę zastanowić, gdzie go dokładnie postawię, ale w tym miejscu uznałem, że będzie najlepiej, najładniej tutaj się prezentuje. I po prostu tutaj on musi stać. Dobra, teraz zasłońmy tą jedną dziurkę. I tutaj poprowadźmy likwidy, żeby wypompowały naszą esencję. Tak, teraz tak o, podłączmy tą rurką. I mob essence zaczął nam się składowywać w tym oto pięknym naszym tanku.
Tak. Zobaczymy, ile oczywiście przez noc tego tam się zgromadzi. Wydaje mi się, że powinno to być dosyć szybkie, tak wam powiem. Ale to zobaczymy dopiero, jak to powiedziałem, w praniu, czyli po dłuższej zabawie. Tutaj z boku będzie stał jeszcze jedna farma, którą dobuduję już poza nagraniem, albo po prostu poproszę kogoś, żeby to mi wybudował. Nie, sam to pewnie wybuduję, bo nikomu się nie będzie chciało, zacznijmy od tego. Tu będzie druga farma, która też będzie zbierała sobie, będzie tworzyła dzieciaki i przerzucała między tymi lokalizacjami, ale do tego potrzebujemy emeraldy, których póki co na razie jeszcze nie posiadam, dlatego też tego nie będę jeszcze budował, ale to później się doprodukuje. W ten sposób uzyskaliśmy Mob Essence w bardzo prosty sposób, bez użycia Soul Shardów. Jak pamiętacie, poprzednio korzystałem z Soul Shardów, które zabijały po prostu te nasze potworki, które się tam respiły OP, że tak powiem. Się one tutaj respiły nam i w ten sposób pozyskiwaliśmy nowe zwierzaki, nowe moby, które się zabijały i dawały nam esencję. W ten sposób mamy wszystko w pełni legalne, że tak się wyrażę, tylko musimy jeszcze zautomatyzować naszą farmę zboża, bo tutaj tego zboża naprawdę idzie nam dosyć sporo, a ja cały czas przy tamtej faremce sam ręcznie wrzucałem seedy. I to jest błąd, powinno to być wszystko zautomatyzowane w pełni. Wystarczą nam same sadzonki, tak szczerze mówiąc, żeby były tam wrzucane. Reszta, no już niekoniecznie. Reszta sobie poradzimy. Fertilizer jest nam niepotrzebny. Jak nam urośnie, to nam urośnie. Nie będziemy się tym w ogóle przejmowali. Ale tutaj zobaczmy, jak ten system tutaj wygląda na dole. Wbijemy się tutaj. Jak tutaj widzicie, faktycznie nic tutaj nie ma pociągniętego obok. Żadnego innego systemu. Aj! Zalewa nas! Zalewa! Ratunku! Dobra, przejdźmy teraz tutaj maksymalnie w tym kierunku, zobaczymy, czy cokolwiek tutaj w ogóle jest. Jesteśmy już poza systemem, jesteśmy koło naszych owiec, pójdźmy teraz z dołem. Wiecie, szukam jakiegokolwiek podpięcia do systemu Applied Energetic. Jeśli znajdziemy taki system teraz tutaj po drodze, to od razu go podepnę. Jeśli teraz nie znajdziemy go, no to niestety, no nie mamy zbyt dużego wyjścia, będziemy musieli sobie jakoś radzić bez tego. Ale tutaj chyba już niedługo powinien jakiś system być. Tutaj dokładnie, tak, jest system, tutaj dołem idzie. Ale to jest dosyć daleko od nas. Czy mam tyle przy sobie rurek? Mam 40. Jest dużo tego, faktycznie. To jest dużo, ale nie wiem, czy to nam wystarczy. Zaraz zobaczymy. Przeciągnijmy teraz ten system w tym kierunku. Tutaj i tutaj poprowadźmy go w ten sposób. Tak, o. I teraz na ile nam wystarczy? Tutaj do góry musimy się przedostać, albo przekopiemy się dołem jednak. Ok, jesteśmy już na tej wysokości i jak widzicie sami, wszystko nam się udało nawet. Doszliśmy tutaj. Teraz potrzebujemy do tego wszystkiego. Aj, tutaj zrobiłem dziurkę czy coś? Nie. Ty, wyłaź stamtąd, a nie tutaj cwaniakujesz tam. To się uzupełni. Tak, to się naprawi. Tym się nie przejmujcie, to się nie patrzcie. Dobra, potrzebujemy zabrać tutaj jednego importera. Importer? Eksporter. Eksportera, przepraszam was bardzo. Eksporter sztuk raz. Pięknie, ładnie, zamontujemy w tamtym miejscu i tutaj musimy ustawić sadzonki. Sadzonki, seedy. Seedy, tak. Czyli tam one leciały. Wtedy nasza ta faremka będzie chodziła cały czas bez przerwy i będzie nam zbierała zboże, które będzie nam teraz niezbędne przy naszej farmie zwierzaków. Dobra, i zasłonimy tutaj cały kawałek, bo to już będzie nam niepotrzebne. Wszystko będzie działało już poprawnie, tak jak powinno. Muszę to przeorać, czy sam sobie poradzisz? Zaraz zobaczymy, jak to się tutaj będzie prezentowało. Bo nie jestem pewien, czy on sobie sam to przeora, ale chyba tak. Tak, sam sobie poradzi, więc nie ma najmniejszego problemu z tym. Dobra, więc wszystko nam już działa full, automatycznie, bez ekscesu, wszystko będzie działało. Więc, czekajcie, tylko jeszcze luknę na jedną rzecz. Dobra, wiecie co? Jednak wszystko działa poprawnie, zwierzątka sobie latają tutaj wszędzie pięknie, ładnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, więc dziękuję za obejrzenie, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionej, polecie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To pa pa wszystkim!